Cześć wszystkim, z tej strony Damian. Zapraszam Was na prezentację mojego sterownika do zgrzewarki punktowej z regulacją mocy. Jest to projekt, który bardzo długo ewoluował. Ponad rok, nawet może dłużej, zdecydowanie dłużej. I mam zaszczyt zaprezentować Wam tą finalną wersję sterownika. Tak naprawdę, czym ona się różni od poprzednich? Przede wszystkim tym, że mamy tutaj już dostępną regulację mocy, niezależną dla preimpulsu i do impulsu właściwego. Ale dzisiaj sobie to wszystko sprawdzimy dokładnie. Odpakujemy sterownik, podłączymy to pod żarówkę, pod transformator, do tego jeszcze oscyloskop. Zobaczycie, jak to wszystko wygląda. Więc nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Dobrze, więc mamy tutaj sterownik w takim oto pudełku. W środku znajdziemy wszystkie potrzebne rzeczy. Taśmę łączeniową do modułów, no i w środku dwa moduły. Ponadto jest jeszcze instrukcja obsługi. Tutaj mamy wszystko rozpisane, jak podłączyć zasilanie, jak podłączyć transformator, jak podłączyć czujnik temperatury, jak podłączyć przycisk wyzwalający. A tutaj mamy już, jak obsługiwać menu zgrzewarki, jak ustawiać czasy i tak dalej. Tak właściwie to zaraz to wszystko wytłumaczę, także pokażę Wam, a instrukcja do każdego zestawu tak czy inaczej jest. Zestaw składa się z dwóch płytek. Pierwsza to jest płytka z wyświetlaczem i mikrokontrolerem, czyli taki cały mózg tej zgrzewarki. Natomiast druga płytka to jest taka płytka główna z triakiem, zasilaczem i optoizolacją. Tak naprawdę, żeby uruchomić ten sterownik, trzeba podłączyć się taśmą połączeniową między płytką główną a płytką z triakiem. Teraz zostało tylko podłączyć zasilanie i odbiornik. Od tej strony wchodzi nam zasilanie sieciowe, od tej strony podłączamy odbiornik. W pierwszej części filmu odbiornikiem będzie żarówka, żeby pokazać wizualnie, jak sterownik steruje obciążeniem. Natomiast w drugiej części podłączymy sobie już transformator. W międzyczasie dorzuciłem sobie jeszcze włącznik chwilowy, żeby móc załączać obciążenie. Domyślnie ten włącznik jest to włącznik taki ręczny, nożny lub zintegrowany z ramieniem zgrzewarki czy z uchwytem. Także dowolnie, po prostu wciskając uruchamiamy zgrzewanie. Tyle na temat podłączania. Jeszcze należy pamiętać oczywiście, że mamy tu do czynienia z napięciem sieciowym, dlatego zachowajcie ostrożność, nie porobimy niczego tutaj pod napięciem, żadnych łączeń i nie pchamy paluszków w te zaciski, ani do triaka, ani tutaj w te elementy. Teraz podłączam cały układ do zasilania sieciowego. Układ został podłączony. W tym momencie domyślnie w sterowniku wszystkie programy zgrzewania mają ustawione zerowe czasy i maksymalne moce. Ja to przybliżę tutaj, żebyście lepiej widzieli, czyli wszędzie będą zerowe czasy i 100% mocy. Jeśli na wyświetlaczu nie widać informacji, należy tutaj tym potencjometrem niebieskim pokręcić. Czasami trzeba trochę w prawo, w lewo, żeby wyregulować kontrast wyświetlacza. Mamy tutaj kolejno napisane. P1 to jest program zgrzewania. Możemy sobie zapisać 5 programów zgrzewania, czyli jeśli używamy jakichś 5 konkretnych ustawień czasów i mocy, to możemy je sobie zapisać, żeby nie musieć za każdym razem tego robić ręcznie. Wiadomo, możemy zgrzewać taśmy różnej grubości, czy też z różnych materiałów i wtedy ustawienia są inne. Jeśli osoba tutaj przy zgrzewarce musi zmieniać ten materiał często, to żeby nie musieć zmieniać tych nastaw co chwilę, to wystarczy zapisać sobie 5 programów, taka jest pamięć i można sobie szybko się przełączać. Tutaj mamy encoder, który w zasadzie jest jedyną opcją wprowadzania danych. Ja sobie może założę jeszcze pokrętło. Pokrętła w zestawie nie ma, ale to jest najprostsze pokrętło na potencjometr, 6-milimetrowa oś. Najtańsze chyba poniżej złotówki kosztuje. Żeby przełączać się między programami, na ekranie nie może być kursora, czyli tak jak jest teraz. I przekręcając encoder przesuwamy się między programami. Wracam na program pierwszy. Teraz będę chciał ustawić sobie pierwsze pole tutaj. Pierwsze pole to jest czas preimpulsu. Drugie to jest czas przerwy. No i trzecie to jest czas właściwego zgrzewu. Tutaj moc to jest moc preimpulsu i moc właściwego zgrzewu. Więc teraz wciskam encoder, żeby pojawił się kursor. Mogę ustawić czas preimpulsu. No dajmy sobie tutaj, żeby było widać cokolwiek na żarówce, dajmy 50 milisekund. Czas przerwy. Zróbmy sobie, niech będzie
70 i czas drugiego zgrzewu dajmy, niech będzie 100 milisekund. Zostawimy moc 100% w obu przypadkach i teraz możemy wyzwolić sobie zgrzew. Obserwujcie, jak zachowa się żarówka. Jak widać, błysnęła. Może na kamerze nie było to tak dobrze widać, jak gołym okiem, ale zadziałała. Teraz jest takie coś, że jeśli wcisnę przycisk, zgrzew zostanie wykonany i przytrzymam ten przycisk, to zgrzewarka nie pracuje, dopóki nie puszczę tego przycisku wyzwalającego. To jest też istotne, żeby nie było czegoś takiego jak przypadkowe zgrzewy przy wciskaniu uchwytu czy coś w tym stylu. Tego typu zabezpieczenie. Teraz zmniejszmy sobie moc zarówno preimpulsu, jak właściwego do około... Żeby było to widać, rzeczywiście dajmy sobie 25%. Będzie wtedy ładnie na żarniku widać, jak to wygląda. 20, no może być nawet i 30. Chodzi o to, żeby to była niska moc, żeby było ładnie widać. OK, i zobaczmy, jak się teraz zachowa żarówka. Jak widzicie, bardzo słabiutko ten żarnik zadziałał, zaświecił się, dlatego że mamy właśnie wyregulowaną moc do 30% mocy maksymalnej. Teraz zrobimy sobie szybki rzut oka na oscyloskop. Zobaczymy, jak wyglądają prądy w tym sterowniku w przypadku obciążenia rezystancyjnego, takiego jak żarówka, i indukcyjnego, takiego jak transformator. Do pomiaru posłuży mi taki oto czujnik prądu o skali 5 amperów na 1 volt. Więc zapinam sobie taki czujnik na jeden z przewodów od żarówki. Dobra, to teraz zobaczmy sobie, jak wyglądają prądy w obciążeniu. Mam podłączony czujnik prądu do oscyloskopu. Przestawię się w tryb single. OK. Proszę bardzo, tutaj mamy złapany właśnie nasz cykl zgrzewu. Troszeczkę przesunę wykres, żeby było widać. OK. No i mamy tutaj, możemy zauważyć, że mamy tutaj nasz preimpuls. Tutaj jest czas przerwy, no i drugi impuls właściwy. To, co się rzuca w oczy, to przede wszystkim to, że mamy bardzo duży pik prądowy na żarówce. A dzieje się tak dlatego, że obciążenie jest załączone w szczycie sinusoidy. Natomiast sterownik nie służy tak naprawdę do uruchamiania żarówki, tylko do transformatora. Jako że transformator jest obciążeniem indukcyjnym, to powinniśmy je załączyć w szczycie sinusoidy. I za chwilę zobaczycie, że na obciążonym transformatorze właśnie nie ma takich pików prądowych. Czyli wtedy, jak załączamy transformator w szczycie, to zobaczycie, że ten prąd narasta dosyć łagodnie. W każdym razie tak to wygląda. Podmieńmy sobie nasze obciążenie na transformator. Teraz na stanowisku mamy sterownik, który jest podłączony do transformatora. Tutaj są dwa, ale będzie pracować tylko jeden. Tu mamy zaciski wyjściowe i to, co zrobię za chwilę, to po prostu zrobię zwyczajne zwarcie na wyjściu za pomocą takich zacisków. I będziemy obserwować prądy, które płyną po stronie pierwotnej. Zmieniłem lekko ustawienia sterownika. Teraz mamy czasy 20, 40, 60 milisekund. Moc zostaje na 100%. Transformator jest nieobciążony. Sprawdźmy, jak wygląda prąd jałowy transformatora. Tak wygląda prąd jałowy transformatora. Jak widać, nie mówi on nam zbyt wiele, dlatego taki transformator należałoby obciążyć, żeby sprawdzić, jak się zachowuje sterownik pod obciążeniem. Teraz transformator na wyjściu został zwarty. Zobaczymy, jak się zachowa teraz. Włączam tryb single i uruchamiam trafo. Jak widzicie, uzyskaliśmy taki oto pomiar na oscyloskopie, także trafo zostało włączone w szczycie sinusoidy, ale nie ma tego piku właśnie. Więc ten prąd narasta tak jakby od zera, więc jak widzicie, potwierdza się ta informacja, że obciążenia indukcyjne załączamy w szczycie sinusa. Także mamy tutaj preimpuls, czas przerwy i ten impuls, ten zgrzew właściwy. Teraz jak możecie zauważyć, sterownik ma jedną pewną właściwość, mianowicie ten zgrzew tak naprawdę będzie dłuższy zawsze o 5 milisekund niż ustawiony. Dlaczego? No dlatego, że zawsze musimy odpalić ten sterownik, to obciążenie w szczycie sinusa, a szczyt sinusa do zera ma 5 milisekund i dopiero od kolejnego zera możemy sterować. No to już wynika właśnie z właściwości sterowania fazowego, sterowania triaka,
Dlatego jak widzicie, mieliśmy ustawiony czas preimpulsu 20 milisekund, czyli jest to jeden okres sinusoidy, jak widać, plus te 5 milisekund, czyli tu był szczyt napięcia i trafo zostało włączone w szczycie i od tego zera liczy się 20 milisekund. Czas przerwy i teraz znowu 60 milisekund, to możemy sobie szybko policzyć, że to są trzy okresy i tutaj licząc tak od dołu akurat sinusa, to mamy raz, dwa i trzeci okres. No i plus te 5 milisekund właśnie, kiedy transformator był włączony w szczycie sinusa. A więc jak widzicie, to nawet na oko widać, że jeśli tu mamy Imax, prąd maksymalny, to prąd załączenia transformatora, prąd startowy nawet nie przekroczył tego maksimum. Także jak widzicie, sterownik działa tutaj prawidłowo. Działa super. Jeszcze jedna rzecz, o której nie wspomniałem wcześniej, to to, że ten sterownik może obsługiwać pomiar temperatury za pomocą termometru DS18B20. Żeby ten termometr podłączyć, należy przylutować się w tym miejscu tutaj na płytce. O tutaj. Szczegółowy opis tego jest zawarty w instrukcji obsługi. Przykładowy montaż termometru może wyglądać tak jak tutaj. Chodzi o to, żeby badać temperaturę uzwojenia oraz rdzenia, tak żeby oczywiście nie spalić, nie zepsuć transformatorów. Pamiętajmy, że podczas grzewania transformatory pracują w ekstremalnych warunkach tak naprawdę, bo w stanie zwarcia. Mam nadzieję, że ten film, ta prezentacja rozwiała wasze wątpliwości na temat sterowania transformatorem, na temat prawidłowego sterowania zgrzewarką. Jeśli macie jakieś pytania, to zapraszam do zadawania ich w komentarzu. Dodatkowo, specjalnie dla was przygotowałem kody rabatowe na te sterowniki, jeśli chcielibyście kupić i zbudować własną zgrzewarkę. Szczegóły macie w opisie filmu. Natomiast ja dziękuję wam bardzo za uwagę. Jeśli film się spodobał, oczywiście zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję i koniecznie udostępnijcie film znajomym, tym, którzy mogą poszukiwać właśnie tego typu informacji. Dzięki za uwagę i słyszymy się już wkrótce w kolejnym filmie. Na razie, cześć!